Cześć, witam Was na kolejnej prezentacji wyrzutni NERW z sklepu ekitech.pl. Dziś zaprezentuję Wam wyrzutnię serii N-Strike Elite, czyli zupełnie nową serię o bardzo dalekim zasięgu strzałek, a mianowicie będzie to Retaliator, jak to woli, po polsku czy po angielsku. Wyrzutnia Retaliator to po prostu następca Recona i według mnie zdecydowanie lepszy. Jest to absolutny hit. Strzela na ponad 20 metrów, jest dokładny, strzela tak szybko, że z bliskiej odległości praktycznie nie jesteśmy w stanie się schować przed strzałką. Super. Ale od początku. Teraz Wam powiem, co otrzymamy w zestawie z wyrzutnią oraz dlaczego jest lepsza od Recona. Po pierwsze, mamy 12-strzałkowy magazynek, a w Reconie był tylko z 6, czyli mamy dwa razy więcej strzałek. Duży plus. Druga rzecz. Przedłużana lufa. Jest podobna, ale dodatkowo mamy uchwyt szturmowy. Dużo pewniej się trzyma i łatwiej się celuje. Bardzo fajne. Dodatkowo w lufie, zobaczcie, można to wykorzystać jako celownik. Dobra. I kolejna lepsza rzecz, to jest według mnie lepsza, stabilniejsza kolba, odczepiana kolba. Poza tym oczywiście są nowe strzałki z serii Elite i one też zapewniają, że wyrzutnia dalej strzela. Naprawdę ta wyrzutnia strzela bardzo daleko i bardzo szybko. Na pewno zrobimy testy odległości całej serii Elite, czyli będzie tam Retaliator, Stockade, Rampage, być może Hailfire, żeby Wam pokazać, jak to fajnie i daleko lata i dlaczego te wyrzutnie są według mnie super, super, dużo lepsze. Kolejną zaletą Retaliatora jest to, że z jednej wyrzutni możemy zrobić 4. Tak jak tutaj mamy 4 w jednym. To jest najprostsza. Bardzo poręczna, szybko strzela. Ale możemy oczywiście ją ulepszyć. Pierwszym ulepszeniem będzie doczepienie kolby. Hop. To jest już drugi mod. Trzeci to jest przedłużana lufa. No, poczekajcie. Którą wyrzutnia bardzo fajnie wygląda. Możemy dołożyć rączkę. Hop, ciach. Oczywiście magazynek. To jest trzeci mod. I czwarty. Cała. Do dalekich strzałów, żeby było pewnie. Naprawdę jest petarda. Jeżeli podczas strzelania zablokowałaby się Wam jakaś strzałka, bo nie do końca przesunęliśmy suwak, to wtedy tutaj mamy łatwy dostęp, hop, możemy ją przesunąć, wysunąć magazynek i sobie z tym bardzo łatwo poradzić. Teraz pokażę Wam, jak szybko załadować strzałki, a potem trochę postrzelamy. Dwanaście strzałek w tym magazynku jest naprawdę super. Dobra, jesteś. Super daleko i bardzo szybko. Ciężko uniknąć tak szybko lecącej strzałki. Zobaczcie jeszcze, według mnie ta wyrzutnia wygląda po prostu świetnie.
naprawdę bardzo ładna i wszystko mi się w niej podoba. A najbardziej zasięg i szybkość strzału. To jest torpeda. Podsumowując, wyrzutnia N-Strike Elite Retaliator jest godnym i bardzo dobrym zastępcą Recona. Ma podwojony magazynek, dużo dalszy zasięg, prawie dwa razy większy, ponad 20 metrów. Broń jest naprawdę bardzo celna, wyrzutnia jest bardzo celna. Jest pewna w uchwycie, super wygląda. Dodatkowo oczywiście, jeżeli chcielibyście ją zmodyfikować, według mnie kolba najlepsza ze wszystkich wyrzutni jest w Stokejdzie, bo możemy mieć dodatkowo 20 strzałek. Wtedy będzie pojemność dodatkowo 10 strzałek. Wtedy będzie pojemność 22 strzałek w tej wyrzutni. Po prostu super. I też bardzo dobrze. Z mojej strony to by było wszystko. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam oczywiście do subskrypcji naszego kanału i do opisania komentarzy. Napiszcie, co uważacie o nowej wyrzutni. Ja uważam, że jest świetna. Podzielcie się swoją opinią. Bardzo chętnie ją przeczytam. Oczywiście, jeżeli chcielibyście mieć Retaliatora u siebie, jest on dostępny na naszej stronie www.ekitech.pl. Link macie w opisie. Pozdro i do zobaczenia. Aha, jeszcze jedno. Jeżeli chcielibyście mieć więcej strzałek z serii N-Strike Elite, również są one dostępne na naszej stronie. Link macie w opisie. Bardzo fajnie wyglądają i idealnie nadają się. Są po prostu przeznaczone dla serii Elite. Seria Elite, Elita wyrzutni nerw. To tyle.